Witam Was, kochani! To już 17 maja, czyli kolejny odcinek co się stało. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, czyli jedynie dzień w roku, kiedy nie będziemy żartować z tego, że geje lubią kolonoskopię albo lewatywę. Bo jak wiadomo, wszyscy jesteśmy homo. We're all homos. Homo sapiens. Dziwmieniny obchodzą Brunon, Herakliusz, Montan, Paschalis, Wilhelm, Wrocławia, Chwalimir oraz jego faliczny brat Fallimir. Przejdźmy do szalonych wydarzeń z polskiej ziemi. W 1939 roku Wincenty Witos został wybrany ponownie na prezesa Stronnictwa Ludowego. Witos to był taki chłop jak Lepper, tylko że z manierami. W roku 1958 w Warszawie odbył się pierwszy zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Kurde, co się dzieje? Naprawdę nie macie się z kim kolegować? Tylko Mongolia! W 1985 premiera komedii obyczajowej Smażalnia Story w reżyserii Józefa Gębskiego. Jeżeli główną rolę gra Zbigniew Buczkowski, to jest naprawdę grubo. W roku 2006 w Łodzi otwarto Centrum Manufaktura. Oj, starają w tej Łodzi. A jak tak wiadomo, to czyje to miasto? No, wiadomo. Sprawdźmy teraz kartkę z zagranicy. W 1410 dokonano wyboru antypapieża Jana XXIII. My też wybraliśmy swojego antypapieża. W roku 1860 złożono klub sportowy TSV 1860 Monachium. Zawsze w cieniu Wielkiego Brata. W 1973 roku premiera filmu Wielkie Żarcie w reżyserii Marka Ferreriego. Brzmi to jak idealny tytuł dla biografii Winniego. Wydarzyło się w moim życiu z jednej strony nic, a z jednej strony tak wiele. W roku 1990 Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. Widzimy, Kuba. Widzimy, nie martw się, jesteś zdrowy. Sprawdźmy urodzonych 17 maja. W 1948 Waldemar Kozak, polski koszykarz. Kozak w nazwisku i na boisku. W 1974 Oliwier Janiak, polski prezenter telewizyjny, kolejny po Ibiszu, Benjamin Button polskiego show biznesu. W 1982 Tony Parker, francuski koszykarz, który zdradzał Ewę Longorię. Not cool, bro, not cool, naprawdę. No jak można zdradzać Ewę Longorię? W tym samym roku urodziła się Iwona Węgrowska, polska piosenkarka, której teledyski wyglądają jak początek sceny gangbangowej. W 1984 Passenger, brytyjski piosenkarz. To o nim śpiewał Iggy Pop, tak? Szybki przegląd zmarłych. 1940 Jerzy Brudny, polski poeta. No brudny, bo w piachu. 2002 Joe Black, amerykański baseballista. Zgadliście, czarny. I tak to wygląda, moi drodzy, dzisiaj. Subskrybujcie kanał, bo traficie do piachu z brudnym i czarnym. A w sumie to jedno i to samo. Ja uciekam. Pa, pa!